Witajcie bardzo serdecznie na kanale Miłe Rzeczy. Moi drodzy, wieje, leje, pogoda jeszcze nie zachęca do prac ogrodowych, w związku z czym dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak w prosty sposób, jak dosyć szybko możemy zmienić wygląd jakiegoś przedmiotu. W tym momencie mam przed sobą takie drewniane pudełeczko, które może nam służyć na różne takie, wiecie, szpargały. I pokażę Wam, jak je ozdobić metodą dekupażu. Jest to metoda polegająca na malowaniu danego przedmiotu i potem ozdabianiu, czy to serwetką na przykład, czy też jakimś papierem ryżowym. Zmienimy zupełnie wygląd tego pudełka. Myślę, że przyłączycie się do tych moich artystycznych tutaj poczynań. Zostaniecie ze mną do końca filmu, żeby zobaczyć, jak fajnie możemy ozdobić takie właśnie zwykłe pudełeczko. Zapraszam Was do oglądania. Kto oglądał mój ostatni odcinek na kanale na temat sadzenia tulipanów do takiego wielkiego kosza i sadzenia hiacyntów, na pewno pamięta, jak to było około 2 tygodnie temu, sadziłam cebulki hiacyntów do różnych pojemników. Zobaczcie, tak po 2 tygodniach wyglądają hiacynty. Były to cebulki, a w tym momencie mogę się już zachwycać pięknymi kwiatami hiacyntów. Jak sami widzicie, sadzenie cebul w zimie, w zasadzie w środku zimy, przynosi bardzo fajne efekty. Myślę, że jeszcze, jeśli macie gdzieś tam, wiecie, schomikowane jakieś cebule, czy tulipanów, czy hiacyntów, możecie je jeszcze posadzić w naczyniach, w jakichś fajnych ozdobnych pojemniczkach i spójrzcie, za 2 tygodnie tak będą wyglądały Wasze cebulki hiacyntów. Moi drodzy, o malowaniu przedmiotów czy też mebli opowiadałam Wam już kilkakrotnie na tym kanale i jeżeli mielibyście ochotę dowiedzieć się coś więcej, w opisie do tego filmu podlinkuję Wam oczywiście filmy, konkretne playlisty, które mówią o malowaniu mebli, o malowaniu przedmiotów, w jaki sposób możemy zdobić meble farbami kredowymi, kazeinowymi czy akrylowymi. Tam odpowiadam, jest taki odcinek, który nazywa się Wasze pytania i odpowiedzi i tam udzielam Wam informacji na ten temat. Farbami kredowymi w zasadzie możemy malować wszystkie przedmioty. Możemy, począwszy od szkła, papieru, plastiku, drewna, są to świetne farby i ja najczęściej właśnie tych farb używam. Tutaj również będę malować farbami kredowymi, to pudełeczko i wybiorę tutaj 2 kolory. Pierwszy kolor to biel antyczna. Jeżeli chcecie mieć przedmiot taki nieczysto biały, ale taką złamaną, piękną biel, to naprawdę polecam Wam ten kolor. Jest to biel antyczna. Kolejny kolor, jakiego użyjemy do malowania tego pudełka, jest to błękit pruski. Taka złamana, ciemna, złamany, ciemny błękit. Bardzo ładny kolor. Również farba kredowa. Do ozdabiania pudełeczka użyjemy serwetek z motywem takim różanym i cóż, no bierzemy się chyba do pracy. Także w skrócie potrzebujemy do ozdabiania tego pudełeczka 2 kolorów farb, werniks, taki klej, który służy do przyklejania motywu serwetek, no i oczywiście jakiś tam pędzelek do malowania i potem do wykańczania lakier bezbarwny. Farby akrylowe są to farby, które musimy zabezpieczyć. I możemy to robić na 2 sposoby. Możemy zabezpieczyć je woskiem bezbarwnym na przykład, albo lakierem bezbarwnym. I tutaj również możecie się odnieść do filmu, który będzie w opisie, bo tam dokładnie ze szczegółami opowiadam o tym, jak możemy malować farbami akrylowymi czy też farbami kredowymi. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie tam zajrzeli do tego filmu. W tym momencie zaczniemy sobie malowanie od farby białej, antycznej,
bieli. Będzie to taki podkład, a potem przejdziemy, tutaj w zasadzie już sobie zrobiłam z tej strony, pomalowałam to pudełeczko, tutaj bielą plus już dodałam błękit pruski, ale najpierw pomaluję go na biało, potem dół pudełeczka pomalujemy błękitem pruskim, zrobię delikatną przecierkę, a na końcu będę zdobić wieczko pudełeczka serwetkami. I dół mamy pomalowany błękitem pruskim i moglibyście mi zadać pytanie, po co w zasadzie malować podspód białą farbą, skoro na wierzch i tak dawałam inny kolor. Po to, że chciałabym zrobić tutaj delikatny motyw przecierki. Teraz po wysuszeniu tej farby niebieskiej, farby kredowe lubię za to, że one bardzo szybko schną. Myślę, że po pół godzinie do godziny możemy malować już kolejny raz. Ja podsuszyłam suszarką, także 10 minut i te farby już są suche. I w tym momencie papierem ściernym takim drobnoziarnistym przetrę sobie, żeby spod właśnie tego błękitu, żeby uzyskać tutaj białą przecierkę mojego podkładu, który położyłam pod spód. Ja wiem, że to są takie lekkie paradoksy, ale ta część, która z kolei jest biała, pomalowana antyczną bielą, ja tutaj delikatnie metodą takiego troszkę suchego pędzla przetrę, żeby z kolei ta część biała zyskała delikatne przecierki w kolorze niebieskim, żeby to nie było takie stricte białe, a delikatnie również poprzecierane i myślę, że to również fajnie będzie wyglądać. Pudełeczko będzie miało taki charakter troszeczkę jakby postarzony. Jeżeli chodzi o serwetkę, zazwyczaj serwetki mają trzy warstwy i dzielimy ją sobie, czyli tą trzecią, ostatnią warstwę rozdzielamy i zostawiamy, o zobaczcie, tą ostatnią warstwę rozwarstwiamy i będziemy ją przyklejać. Od jakiegoś czasu wymyśliłam sobie taki świetny patent, nie wiem, czy podejrzałam to na internecie, czy sama wymyśliłam, nie pamiętam, ale zamiast wycinania motywów nożyczkami, najlepszy sposób na pozyskiwanie jakichś motywów z serwetek jest pędzelek i woda. I zobaczcie, w ten sposób odznaczamy sobie tutaj, jedziemy sobie po prostu pędzelkiem wokół motywu, który chcemy uzyskać i on nam się pięknie tutaj wydziera. A teraz już rzecz, którą lubię najbardziej, czyli przyklejanie motywów na dany przedmiot. Zobaczcie, jak to będzie ładnie wyglądać. Wycięłam motywy różyczek. Tutaj już sobie je przykładam. Myślę, że w taki sposób będzie to fajnie, elegancko wyglądać. Do przyklejania serwetek, tak jak powiedziałam, używam kleju połączonego z werniksem, a więc jest to klej, który równocześnie będzie nam zabezpieczał powierzchnię. Najpierw sobie tutaj pomaluję tę część, do której będę przyklejać serwetkę, a potem po zewnętrznej stronie również będę pokrywać tym klejem. Pamiętajcie, że nakładając klej zawsze róbcie to od środka motywu, od środka serwetki na boki, żeby nam się to nie marszczyło i żeby to się fajnie przykleiło. Na początku ten klej jest biały, ale on potem zacznie z czasem schnąć i mimo iż pojawiają się czasem takie niezbyt estetyczne zgrubienia, to one jak w czasie wysychania znikną.
Zobaczcie, serwetka jest przyklejona i muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie to wygląda, ponieważ tło serwetki jest białe, więc pięknie nam się to stopiło z tą antyczną bielą, ale żeby zatrzeć jeszcze takie wrażenie, że gdzieś tam może możemy odnieść wrażenie, że nie jest to pomalowane, bo wygląda jakby było pomalowane. Maczam sobie jeszcze gąbeczkę w tej farbie, w kolorze pruski błękit i delikatnie tutaj sobie będę tak przykładać, żeby zatrzeć te ranty serwetki. Czasem zadajecie mi pytania, skąd ja biorę w ogóle te materiały do dekupażu, czy to serwetki, czy klej, czy inne takie akcesoria. Wystarczy, że klikniecie na internecie na przykład klej do dekupażu, czy też serwetki, czy papier ryżowy, szablony również Wam się podobają moje. I to wszystko znajdziecie właśnie w sklepach internetowych. Ja tutaj sobie ostatnio zamówiłam taki piękny szablon. Właściwie kilka szablonów. Tutaj mam szablonik z takimi napisami po łacinie. Użyję go właśnie na tym pudełeczku. Przykładamy szablonik i woskiem ciemnym. Będę tutaj używać również takiej gąbeczki i ten motyw zastosuję na tym właśnie pudełku. I w ten sposób pudełeczko mamy już prawie gotowe. Jak sami widzicie, nie jest to wcale trudne. Zdobienie metodą dekupażu jest bardzo przyjemne, relaksacyjne i naprawdę nie jest to trudna rzecz. Ozdobiłam pudełeczko z zewnątrz motywami róż. W środku również powtórzyłam ten motyw. Tutaj dałam szablonik z napisem handmade. Także wiadomo, że jest to wzór niepowtarzalny, że powstaje on tylko w tej konkretnej pracowni. Ale żeby jeszcze pójść krok dalej, kiedyś kupiłam pastę strukturalną, która również służy do zdobienia przedmiotów. I też mam tutaj taki mały szablonik, przyłożę z przodu. I pastą strukturalną za pomocą takiej małej szpatułki, oczywiście to już jest moja fanaberia i mój wymysł, wcale tego nie musicie robić, ale skoro mam, no to jej użyję. Nałożę, ona mi pięknie zaschnie i ten motyw myślę, że również będzie super wyglądał. Na końcu, tak jak wcześniej Wam wspomniałam, farby akrylowe należy zabezpieczyć woskiem bezbarwnym lub lakierem akrylowym. Ja będę to robić lakierem bezbarwnym akrylowym. Pomaluję to pudełeczko dwukrotnie i mam nadzieję, że będzie służyć mnie albo komuś na jakieś tam drobiazgi, które będzie sobie można tutaj w środku poukładać. Moi kochani, jak sami widzicie, zdobienie przedmiotów, zdobienie mebli, zdobienie takich różnych gadżetów, to jest bardzo przyjemna praca. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do tego. Jeżeli macie pytania dotyczące malowania, zadajcie mi w komentarzach. Tak jak powiedziałam, podlinkuję Wam również filmy, gdzie odpowiadam na pytania dotyczące malowania farbami kredowymi czy też akrylowymi. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, zachęcam do tego, żeby to zrobiły, bo jak widzicie, tutaj cały czas coś miłego się na tym kanale dzieje. Zachęcam do subskrybowania, zachęcam serdecznie do lajkowania tego filmu i widzimy się już za kilka dni. Myślę, że w najbliższym czasie pokażę Wam również, jak maluję, jak zdobię moje drzwi do sypialni. Są to stare sosnowe drzwi, które już mają swoje lata i chciałabym je w jakiś sposób odświeżyć, nadać im taki nowy, fajny wygląd. Także zaglądajcie na mój kanał. Serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia za kilka dni.